Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii... Let's Play. La Cornella Pro. Już myślałem, że zapomniałem. Dobra, taki żarcik. Co dzisiaj? Dzisiaj mam wzięte kontrakty. Już, także muszę poogarniać je. Jeśli chodzi o kontrakty, to są to kontrakty z... jak to się mówi, z kultywowaniem, tak, z kultywowaniem, tam co kilka, co żeśmy zbierali żniwa, czyli no, co były robione z żniwa, ten, także tym razem jest kultywowanie, wszystkie trzy możliwe, co tam wziąłem, to jest właśnie z tym związane, także jadę to ogarnąć, myślę, że chyba sam to się tym zajmę, nie będę chyba nikogo wynajmował. Także chyba tak, no nic innego w sumie. Chociaż zastanawiam się, czy by nie kupić sobie tego pola z trawą i zrobić sobie tutaj coś z trawą. Nie, mieliśmy jeszcze wziąć kontrakt z tym. A, mieliśmy z tymi belami spróbować. O, właśnie. Nie wiem właśnie co zrobić, czy jechać, kupić to pole na łąkę i zrobić to z tą łąką. Wrzucić to tutaj. A później robić kiszonkę. Chyba tak zrobię. Dobra. Tak myślę, że chyba tak zrobię. Mi kasy starczy, żeby tutaj ogarnąć to. Nie wiem, czy coś więcej będę potrzebował. Chyba nie. Dobra, zrobimy tak, ten najwyżej. Później zrobię kontrakt właśnie coś z kiszonką, żeby było coś później z trawą. Będziemy belować. Dobra, w takim razie zaraz sprawdzę tu, jak wygląda sytuacja jeszcze ze zwierzętami. A, mleko jeszcze miałem przewieźć. Nie wiem, czy tam już się zwolnił ten zbiornik. Tutaj wszystko na razie w porządku jest. Co tu mamy? Tutaj kontrakty są, więc najpierw jedzie na pole 11, 45 i 47. Robimy to większe najpierw. Niech jedzie na 11 tam. Później do niego przyjadę. Gdzie jest 11? Tu. Dobra. Jedziesz? Jedź. Ja tam za chwilę do ciebie przyjadę. No, tylko nie niszczymy płotu. No ja wsiadam w pick-upa, ustawię go, powiem mu co ma robić. Ja wrócę tutaj później, zacznę ogarniać sobie tutaj tą łąkę w takim układzie. Nie wiem dlaczego takie natchnienie dostałem na tą łąkę. Chociaż myślałem, żeby coś innego kupić. Zaraz właśnie. Jak wygląda kalendarz? I co tu mamy? Jeśli chcemy migdały, to tu jest teraz. Zbiory są. A może to kupimy i zbierzemy migdały. Nie, migdały będą zbiory za 2 dni. To dobra, to najpierw kupimy łąkę. Jak nie ma zbiorów, to nie ma co na razie kupować. Że kupi się i będą zbiory. Tak myślę, że tak zrobić. Dobra, gdzie on mi tam uciekł? Muszę go dogonić. Najwyżej go asekuruję podczas jazdy tam na to pole. Teraz mam nadzieję, że pojechał gdzieś tędy. Że nie pojechał tam naokoło. Ja bym tu jechał, ale on to mógł jechać swoją trasą. Tu go nigdzie nie ma. Chyba, że już jest tam za górką. Jeszcze popatrzę się tam w dół, ale nigdzie go tam nie widać. Niemożliwe, żeby tak szybko przejechał.
Chociaż tam nie ma nic za bardzo z tyłu zamontowane, jest tylko kultywator. Zaraz muszę sprawdzić, gdzie on jest. Mapa? Gdzie jesteś? A, on inną trasą pojechał. A, ty. Zbuju. Już tam prawie jest. Śmiga, ostro. Ja myślałem, że go trzeba będzie asekurować, a ten tam... Ostro grzeje, dobra. Spoko, koleś. Dobra. Kto pierwszy na placu? On czy ja? Muszę na zakręta uważać, żeby się nie wywrócić. Bo jest dość chwiejna ta pick-up. Wow. Uda się czy nie? Dogonić go. Zawody. Kto pierwszy? O, zakręt, uwaga. Tam do 11 jeszcze mam kawałek, on tu ma bliżej w sumie. To ciekawe, który on pojechał. Już skończył. Ale rzeźnik, w szoku jestem. Bez żadnych komplikacji. Obsił? Nie może być. No jest, jest. Haha. A to bestia. Dobra. Ogarniemy mu to robotę. O. W sumie to ja... Kurczę, dobrze by było zrobić jedną rundkę dookoła. Samemu. Może później sobie ten ogarnę robotę sam. Będzie miał dużo łatwiej. Ja w sumie będę też miał łatwiej. Robić. A niech pomyślę. Czy go tak puścić? Niech tu robi góra dół. Ja przyjadę później, dokończę to. Dobra, tak zrobimy. Nie chcę mi się teraz jechać dookoła. Szkoda mi czasu. Wolałbym już tam z tym trapem działać. On co tutaj niech radzi. U nas tu jeszcze podjadę trochę kawałek, niech to zrobi. I już, bo widzę, że to będzie chyba w tym kierunku. Trzeba znaleźć tutaj, nie wiem w którą stronę jest to ułożona ta linia. Paliwa ma dość, także to nie jest, znaczy mam nadzieję, że wystarczy paliwa. Raz tak czy tak? Tak. Dobra, nie wiem co, działaj chłopie. Powinno być ok. Dobra. A ja sięgam kupić tą łąkę. Będziemy działać z łąką. A do czasu jeszcze tam zbiorów tych drzew, czyli tam migdały. Co tam jeszcze jest tam? Oprócz migdałów coś jeszcze jest. To ja jeszcze mam czas, żeby to kupić, także do tego czasu to tam pieniążki się powinny zebrać. Gorzej tam ze sprawą drzew, no, z drzewem będzie, bo nie wiadomo, czy to palet mi wystarczy na do zimy. Więc nie wiadomo, jak tam będzie się sprawa przedstawiać w tamtej kwestii. O, tutaj szybko na skróty umyknę. Jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał wzmacnić traktor jeden. Chociaż wolałbym... No nie wiadomo. Wolałbym kupić nowy. No zobaczę jeszcze. Chociaż... Nie, wolę wzmacnić te. Dobra.
No tu wyda mniej pieniędzy, a będzie mocniejszy. Już będę mógł używać, a tak to będę miał słabszy, bo tam jeśli bym miał wziąć nowe, to i tak nie będzie stać na mocniejszą wersję, więc nic z tego, no. Dobra, parkujemy furę. Przydałoby się ją umieć też, bo już brudna jest. Dobra, a my lecimy po sprzęcior. Będziemy robić, kosić trawy. Teraz jeszcze szybko ogarnę temat, ile tu możemy zyskać mocy. Teraz podjedziemy szybko pod warsztat. Podłączymy do kompa. Sprawdzimy zaraz. Ok. Jak to mamy? Jeśli chcemy zwiększyć mu moc. Maksymalnie 4000 i 305 koni. Nie jest źle. Może by było. Niech będzie. 4000 to jeszcze nie jest tak źle. I tak jeszcze trochę kasy mi zostanie. Ok. Chociaż, czy to już jest potrzebne? 230 ma. Też sobie powinien dać radę z tym, z przyczepą. Ile tam ta moja przyczepa ma wymogów do koszenia i zbierania. Tu jest. 85 koni. Nie, to nie powinien być problem. Dobra, no na razie jeszcze. Jeszcze się wstrzymam. Także tak. Wchodzimy teraz w to. Dobra, tam już ładnie jedzie. Gdzie to jest? 35. Tutaj. Chociaż z drugiej strony nie wiem, jak będzie sprawa z górką, ale najpierw sprawdzę. Najwyżej później podrasujemy to. Kupujemy. Pięknie, zakup zrobiony. Ile zostało? 88 tysięcy. No. Dobra, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dobrze, przyspieszamy roboty.
No i już powoli kończę. Kompresować, jak to się mówi, ubijać kiszonkę. Ło, jest 100% zrobione. Także to już się udało. W miarę. Oj, znowu mi się załadowało. Muszę troszeczkę, no, ja w tą stronę. Nauczyć się operować właśnie tym urządzeniem. Teraz muszę jeszcze raz wjechać, bo zeszło mi. Także miałem w planach jeszcze zrobić kontrakt z belowaniem, ale niestety troszeczkę roboty mi zeszło z tą trawą, z tą łąką, no bo wcześniej mi było nic robione na tej łące, także skosiłem, zolowałem, później co, nawiozłem ten wapno, później nawóz, no i teraz powinno być ok, zobaczymy. No te pierwsze próby podejścia do tego, jak tu mamy 200,
200 ileś było, z tego co pamiętam. Także będzie sporo kiszonki, no. No, także pierwsze te podejścia tutaj do tego pola, no to są jednak wymagające poświęcenia czasu. Ale cieszę się, już temat jest ogarnięty, także już będę miał spoko. Myślę, że na dzień jutrzejszy już będę mógł spokojnie może zająć się. Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie, może jakiś kontrakt wyjdzie jeszcze lepszy. Bo trochę kasy musiałem zainwestować, opłonę kupić do kompaktowania tej kiszonki tutaj tego. No i to kupiłem, chociaż nie wiem, czy to będzie mi to potrzebne. Jeszcze nie umiem podnieść tych wideł do góry, bo widzę, że są siłowniki, aczkolwiek nie chcę się to podnosić. Nie wiem, to musiał troszeczkę później nad tym trochę propracować. Dobra, to tu mamy ogarnięte. Także sprzęcior można gdzieś tu odstawić. To fajnie wygląda ten zielony z takimi kołkami. Dość tak masywny. Będę musiał zmienić kółka znowu na zwykłe. Na razie takie nie będą potrzebne do następnego kompaktowania. Ale spoko. Myślę, że maszyna się przyda. Że nie są to aż tak wyrzucone pieniądze. Coś tam swoje zrobiło. Szybciej się to kompaktowało w takim razie. No i co? No, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to tam jakichś wielkich kontraktów nie było. Było to kultywowanie tylko. Więc będę zmienić te kółeczka sobie. Co jest? Nie widzi traktora. Niestety. Czy drzwi podjechać? O, teraz. Pykło! O, fajnie. Dobra. To już tu zmieniamy sobie. O, na te. Dobra. No, a dzień jutrzejszy, nie wiem, jeszcze muszę jeszcze zobaczyć na ten zbiornik tam. Na tą cysternę małą, co wodę przewożyłem, żeby opróżnić to, co tam jest i spróbować to mleko przejść, albo kupię coś nowego na mleko tylko. Zobaczę, może się coś pojawi. Na razie odstawiamy maszynę. Koniec z robotą na dzień dzisiejszy, wystarczy. No już za niedługo będzie jesień, zima. Muszę zobaczyć, muszę, jak krówki wyglądają. Bo szczerze, to ja tam nawet nie pamiętam. Zaraz to podjadę, zobaczę, czy da się zrzucić ten płyn od tego. Tu już też troszeczkę tych ziaren się, widzę, narobiło. Będzie jak ulał na zasianie. Albo... na sprzedaż, no zobaczymy. Już 1500 litrów to jest, no to jest sporo. Nie wiem, czy tam mi coś wejdzie. A, słabo. Właśnie jestem ciekaw, czy bym to mógł zrzucić do tej przyczepy tam. O właśnie. Zaraz sprawdzę. Mam przyczepę na ten. Jak to się mówi? Na gnojówkę. Więc ona de facto powinna przyjąć to. Ale nie wiem, czy tak będzie. Teraz czy się da podłączyć to, czy jak? W sumie to powinno się dać uzupełnić. Jest. Pięknie poszło, ok. Dobra. Muszę by było spokojnie później skoczyć po to mleko przewieźć. Zobaczymy. Na razie zostawię to tutaj.
A, można przyjechać na wylot, przecież fajnie akurat. Nie trzeba będzie cofać z tym, nie będę się musiał męczyć. Żeby wyjechać do środka. Proszę, tutaj zostawimy, fajnie. Na miejsce jest. Pyk. Dobra. Także to na dzień jutrzejszy to zostawię. Okej. Przydałoby się te maszyny w sumie też umyć. Zaraz, ja tam chyba przy tym miałem. No, brudne są, no trochę się narobiły po dzisiejszym dniu. Mam tu coś do mycia? Myślę, tu wiadro powinno być, o, jest. Szybko jeszcze gąbką przejadę. Będzie gandzega. No. Pięknie. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze tego Kraksera tam na tej stacji. Dobra. Pięknie. Jeszcze miałem zobaczyć, jak tam krówki wyglądają. No mleka mają 10 tysięcy, także będzie można coś pomyśleć w tej kwestii. Kury mają do jedzenia, tam owieczki też mają jedzenia, a jeśli chodzi o kontrakty, to tutaj są takie słabe. No i jedynie co to te... No nie wiem, muszę pomyśleć co. Zostawimy na dzień jutrzejszy to myślenie przez noc. Może wpadnie jakiś pomysł do głowy, żeby coś zorganizować, jakąś robotę. Jeszcze też nie wiadomo, jak sprawa tam wygląda z tym. Z drzewem, na ile mi dostarczy, wszystko się też może wyjaśnić jutro. Dobra, to by było porobione, ogarnięte. Jeszcze tylko produkcję zerknę, jak tam wyglądają. Tu się nawóz robi, o fajnie, sypki. Tu już brakło ziaren, spoko, to mi się już nie będzie robić, to można wyłączyć. Tu się spokojnie dalej produkuje. Tutaj by trzeba było dowieźć jeszcze buraki. Palet mają dość. Tu widzę, palet mają też dość. Tutaj palet też mają dość, a jeszcze nic nie robią. Tu jeszcze jest 2900 palet w zapasie. O, właśnie, będę musiał jeszcze ten. Trociny wywieźć na sprzedaż, tylko muszę poczekać na dobrą cenę. A tutaj też wszystko ok, wszystko wygląda. Tu jeszcze się robi, już miejsce się też zrobiło. Tutaj woda się już kończy, trzeba będzie wody dowieść. No i tutaj czekają na produkty z biogazowni. Dobra. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jakieś pieniążki wpadną, to może coś się znowu zainwestuje. Kto wie. Dzięki, pozdrawiam. Na razie. Cześć.